Obserwujemy, że jak że na przykład rodzice mają bardzo dużą krótkowzroczność, to dzieci tak samo mogą mieć lub mają też dużą krótkowzroczność. Oczywiście może to być na podłożu genetycznym. Zdarzają się też przypadki, że nie potrzebują żadnych okularów do dali, a dzieci są krótkowidzami. Nasza generacja o wiele bardziej, o wiele częściej używa tabletów komputerów, smartfonów, czyli oglądamy głównie wszystko z i to powoduje też progresję postępowanie krótkowzroczności. Obserwujemy to w Azji, gdzie praktycznie każdy człowiek lub więcej niż połowa ludzi jest są krótkowidzami. Nie było tego w przeszłości, a na dzień dzisiejszy jest to standardem. Dlatego możemy mówić o podłożu genetycznym, ale tak samo możemy mówić o innych koniecznościach lub wymaganiach życia XXI wieku, gdzie wszystko toczy się wokół monitorów, wokół smartfonów i wokół tabletów. I to na pewno ma wpływ na progresję krótkowzroczności.